Yo, w dzisiejszym odcinku będziemy recenzować zawartość tej oto paczki. Zapraszam do oglądania. Także może już bez zbędnego pierdolenia, przejdźmy lepiej do openingu. Jak widzicie, pierwsze co nam się ukazuje po otwarciu tej paczki, jest to niezliczona, ogromna liczba papierów, które nie są nam do niczego potrzebne, więc może lepiej je wypierdolmy. Po wypierdoleniu tych wszystkich papierów naszym oczom ukazuje się zajebista złota puszka 250 ml Red Bull Krating Dank. Bez zbędnego pierdolenia, przejdźmy do nalania. Jak widzicie, barwa jest złota, napój jest gazowany, pachnie jak zwyczajny Red Bull. Przystąpmy do testu smaku. Smakuje jak zwykły energetyk, jest po prostu bardzo słodki. Praktycznie niczym się nie różni od zwykłych energetyków. Jak widzicie, nie był on ani za bardzo dobry, ani za bardzo zły. Był taki w sam raz, smakował jak normalny Red Bull. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!